Witam Was na moim kanale. W dniu dzisiejszym przygotujemy sos hamburgerowy. Do przygotowania sosu będziemy potrzebować majonez, ketchup, ogórki konserwowe, zalewę z ogórków konserwowych, musztardę Dijon, suszoną cebulę, granulowany czosnek i szczyptę pieprzu. Do naczynia miksującego wkładamy 200 g majonezu. Dwadzieścia pięć gram ketchupu. Pół łyżeczki musztardy Dijon. Dwadzieścia gramów ogórka konserwowego pokrojonego na kawałki. I 15 do 20 g zalewy z ogórków konserwowych. Pół łyżeczki cebuli suszonej. 1/4 łyżeczki czosnku granulowanego. 1 szczyptę pieprzu mielonego. 'Kładamy pokrywę z miarką. Całość mieszamy 10 sekund na obrotach 5. Całość zgarniamy kopystką ze ścianek na dno naczynia. Ponownie zakładamy pokrywę i mieszamy 10 sekund na obrotach 3. Sos hamburgerowy przechowujemy w szczelnie zamykanym pojemniku w lodówce i wykorzystujemy jako dodatek, na przykład do burgerów. Sos wygląda tak. Przelewamy. My wykorzystamy go dzisiaj do burgerów rybnych, które również zobaczycie na kanale. Sos prezentuje się tak, pachnie przepięknie, polecam wszystkim, gorąco pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji, do dzwoneczka, żeby żaden film Was nie minął i do następnego odcinka. Pa, pa!